Księga Daniela, rozdział 7, werset 9 do 10. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy, zasiadł sąd i otworzono księgi. Księga Daniela, rozdział 7, wersety od 9 do 10. Panowanie, chwała i królestwo. W księdze Daniela w pierwszych 6 rozdziałach widzimy życie tego męża Bożego. W ostatnich 6 słyszymy jego proroctwa. W 7 rozdziale księgi Daniela opisany jest jego sen, którego ogólny temat jest taki sam jak w przypadku Nabuchodonozora w rozdziale 2. 4 kolejne królestwa czasów pogan są widziane na podobieństwo zwierząt. Babilon jest przedstawiony jako lew z orlimi skrzydłami i można to porównać z Jeremiasza, 4 rozdział, 7 werset, 49 rozdział, 19 i 22 i 30 werset. Persja jest reprezentowana przez niedźwiedzia, zaciekłego i drapieżnego. Imperium greckie przez lamparta, szybkiego i porywczego. Jeśli chodzi o czwartą bestię, która się wyłania, straszliwa i okropna. Jeśli chodzi o czwartą bestię, która się wyłania, straszną i okropną i niezmiernie silną, to w całym stworzeniu zwierzęcym nie ma nic na tyle potwornego, by nadać jej nazwę. Daniela, 2 rozdział, 40 werset, pokazuje nam to straszliwe zjawisko. Reprezentuje on, ten zwierzak, reprezentuje ona Imperium Rzymskie. Szczególnie w formie, jaką przybierze w przyszłości. 10 rogów lub 10 królów lub 10 palców z dominującym małym rogiem. Ten ostatni reprezentuje głowę imperium, wasala szatana, człowieka o niezrównanej złośliwości i niegodziwości, zniewolonego przez bezgraniczną ambicję i wypowiadającego bluźnierstwa. Patrzyłem, aż, jak to mówi Daniela 7:9 w porównaniu z Daniela 2:34, przedwieczny sam Bóg nagle zniszczy to wcielenie ducha zła, zanim da synowi człowieczemu panowanie i chwałę i królestwo, co mamy udokumentowane w Daniela 7 rozdział 14 werset.